Mam wrażenie, że pomimo tego, że taka duża część CC-ków ciśnie potem czołgu w tym momencie, to jak wyjdą wszystkie i już wszystkie sobie wszyscy ugrają, to się okaże, że ten jest najlepszy z nich. Tak, zobaczysz. Tylko dlatego, że nie jest skrajny w swoich statystykach w żadnym kierunku, nie? Nie jest skrajnie słaby, nie jest skrajnie z jakiś super. No chyba, że ten Jok się okaże jakiś zajebisty, ale... On się nie okaże zajebisty, nie, bo to, ma... jest nowa to jest nowa premka pokazująca nową mechanikę i on będzie coś powie w świeżości, coś nowego, ale się okaże, że nie, to ma nie przede będzie wszystkim nic rewolucyjnego. Zajebisty ma ten gar na tym. Ten pancerz jego jest kurwa daremny strasznie. No Joch pewnie będzie miał lepsze działo, bo ze statystyk to wynika, że ma chyba lepsze działo. Ale... Idziemy środkiem miasta? No. Ale ten pancerz wie, że u niego nie istnieje praktycznie przez tego wielkiego cyca. Będzie Skoda T56 najlepszym czołgiem z paczek, no. Dokładnie. Ale to przynajmniej wiemy, że to jest dobry czołg, nie? Tyle w tym dobrego. Świecę się. Nie wiem, co mnie spotnęło. Ten Patriot na dojeździe. No nie, właśnie nie, bo mnie teraz się dopiero zaświeciłem. Mm. Wydaje mi się, że ze środka może coś nas świecić. Ewentualnie. Co E25 napisał? Money, maniacs buy shit. Że to chyba o nas. Mhm. Bo przecież nie o E25 w obecnych realiach, nie? Zastanawiam się, czy nie powinniśmy go przycisnąć, tego chłopa. Ja podjadę, bo on mnie nie widzi w tym momencie, nie mam spota. Teraz mam. Jada tyż. A jego kolega go zostawił, plutonowy, więc... Plutonowy kolega. Byśmy wyjechali, ulali się na niego, jakoś nawet. Może, możemy no, mu zrobić krzywdulkę. Chcemy jechać? No, no dobra, no, wiesz, tu nie możesz wyjechać daleko, nie możesz na ulicę wyjechać, bo cię będą bili z prawej. Z górki będziesz dostawał, nie możesz wyjechać za daleko. Dopóki jak znikniesz, albo jak jego zniszczymy, to wtedy będzie przejeżdżać. Na razie nie przejeżdżaj, bo cię ten Hellcat i AMX będzie napierdalał. Chyba, że robimy rozpęd i przejeżdżamy na Hama. Rudy bije? Nie. Ty musisz na niego filować, bo nam się lufy krzyżują i to jest obrzydliwe. Daję się po tego Rudego, nie ma na co stać, bo nas obija za darmo. Dawaj. AMX jest póki co zajęty chwilowo. No, wyjechał. Ja się Rudem zajmę. O, ja pilny patriota. O kurwa, Dicker ze środka. No mi też zajebał. No tylko dlatego Hilka. Właśnie nie możesz tutaj stać na tej ulicy. Co za gawoń. Gdzieś to o tej ulicy mówiłeś, okej. Okay. No właśnie o tej. Teraz spróbuję ci z nim pomóc, tylko muszę się zająć Rudymi. Na razie. O Boże, ten strzał, jak ja zjebałem. Mi się wydaje, że on silnik ma z przodu jakoś, wiesz? Wiesz co, ja teraz miałem uszkodzony silnik, dostałem pestki z tyłu. Aha. No i z tyłu ma też jakieś... Jakieś cusie, wywietrzniki, o, takie, więc... Nieważne. Ja pierdolę, co ja tu odpierdalam. On ci dał peskę te Rudy? Czy mi się wydaje? Teraz nie, wcześniej. Dobra. Dobra, mini Hallak się ten rzucił strzał, na patriota. Ten koszot. Czekaj, już jadę. Jadę zaraz tego, pacnę tego. Jadę. Co poradziłem z Rudym wreszcie. Najpierw Jacksona. Kolejny
ale go. Tam jest jeszcze jeden rudy. Dobra, dobra, nie bać go, on jest nieważny na razie. Patriota ci zdjąć, co? Nie, on nie jest tam, wiesz. Może by nie miał głupich pomysłów. Teraz jeszcze do ugrania, tylko musimy się nie wysypać głupio. Rudy down. Nice. No to Patriot jest tutaj uwięziony lekko. Na gąsce. Dawaj, piknij i go walnij. Na gąskę go... A, naprawił się. Naprawił tyle co teraz. Gąska. Critical hit. Możemy podjechać i go... Nie wiem czy AMX-a tu nie ma z tyłu. Czekaj. Czekaj. Nie mam spota. Może podjechać i go sfarmić. Chodź za mną. Dawaj. Po jednym i mamy go z głowy. Za tego wraku czy wyjechać z lewej strony. To nie, może nie trafi nas. Ale strzelił raz. No wiem, ale jeszcze raz zdąży, nie? Więc... Dobra. Już na pewniaka. Easy. Essa. Amelix. Ale on zakręca górę. Mówiłem, pod obracanie zrób. Tak. Im ty jest do poprawy, co nie działa, no to musisz napisać na tym. Ta ulica jest taka szeroka, to nawróciłem. Muszę napisać na... Gdzieś na tym może. I podrzuć od razu na moderatorskim kanale podrzuć. Wiadę czy nie wiadę? Mogę cię tam wjechać jak coś. Sam se wjadę. Ja nie umiem. I nie chcę, bo tam CDC jakoś się lampi. Okej. Za gruby jestem, easy wjechałem. Czyli nie daj się wyjebać. Nie daj się wyjebać, bo cię potrzebuję do kierowania bitewki jeszcze. A to boli, nie? Jak kurwa potrzebujesz chudego. No. Jest trochę wstyd, ale co zrobić? Nie, daj spokój, wstyd to kraść. Jak on mi dał pestkę, kurwa, niby? A jak ładnie tak z niemieckiego, z takim niemieckim zaśpiewem, takim jak on mi dał pestkę, niby? Dobra. CDC spadł, zajebiście. Tak. Zostały nam 7 tiery. Przeciwko TD-kom z kamuflażem. Nasz statek jedzie spotować rejon. Za wysoko. No rolkę miałem wysoką w niego, poczekaj. No gdzie? Stój kurwa, masz 0 HP, gdzie ty chcesz jechać? Ja pierdolę. Chcę nie jechać coś pojebało się. Jak już. Dicker Max jest po prawej bardziej. Gdzieś jakby tu zjechał czy coś. Dobrze, ja bez spota tutaj dojechałem. Nie świeci do tego jeszcze, więc... Patrz, nie mam na jego strzału akurat. Dikusa pieprzonego. Nice. Brawo. Tutaj coś stoi bliżej, bo... O, jest fałka. Masz strzał, to jej jebnij. Brawo. Mój spot. Good. Wydaje mi się, że i tak super Hellcat gdzieś stoi jeszcze. W krzoku. No tu wyjeżdżam lekko i się świecę. Tu w domkach może stać na przykład coś. O, ja tutaj się świecę. Więc od strony kapa też coś jest. No może już nie ma, bo się teraz nie świecę.
Czekaj, tygrys robi rozpoznanie rejon. Jakby wjechał na kapa, udałoby mu się tam stanąć, to byłoby optymalnie, ale nie wjedzie na kapa, bo go biją. I wiedzie, oni stoją. Na tej górce muszą stać, jest super. O, mamy Hellcata. 5 sekund. To on nie świecił w takim razie, przynajmniej wychylanił się z drugiej strony. Nie wiem co zrobić, o świecę się znowu. Jest Susto, stoi przy domku, w tym krzaku przy domku. Najlepiej było od drugiej strony, żeby ktoś podjechał, tylko ja teraz też już nie mam za bardzo tych, za bardzo hapeków. Tygrys ma coś. Ale tygrys środkiem jedzie, no. No, no, niech jedzie. Aha. Ale wyleci, tak. Jeden. Dobrze. Ale niska rolka. Nic podała, ale... Ale zebrał. I to bez spota. A, niech pojedzie tym tygrysem, ja mu stąd dam może cover trochę. Dołem by podjechał bardziej na proxy, może ty nie pod... No, ale ty nie podjeżdżaj, nic nie rób. Nie. Bo nie mamy HP-ków na podjeżdżanie. A ty 6 fragów już najebałeś. To jeszcze może wytrzymasz strzał od Hellcata, ja to już nie. Ale widzisz? To z tej strony już tylko super Hellcat będzie. No i Sus to M1 nie, Sus to może teraz stać. No ale on pewnie zjechał na drugą stronę, jak jeszcze było ode mnie zebrał. Oni prędzej na tego tygrysa się uleją teraz. Tak, dlatego właśnie chcę, żeby zjechał na dół i wyciągał ich. Wtedy jest szansa coś zrobić. Zaraz go może Hellcat pacnąć od boku. Kurde, nie potrzebuję. Trzeba się tak dałem obić w pewnym momencie. Jest Su. Susto. Nice. Śpi słodko, aniołku. I Susto teraz wyjeżdża. 4 sekundy. No, wyjedzie na niego spod niego. Nie. No pers. Kurwa, ten Hellcat mnie drażni. Ile ty masz hapeków? Mam 180, 190. Jest szansa, że przeżyję pestkę, nie? No ja właśnie wiem, ale poczekaj jeszcze chwilę. Może ten Susto się uleje. Ja bym przy czerwonej przejechał za tą bramą tutaj, nie? Tu... No. Ja staję wtedy tutaj na rogu za budynkiem i spróbuję go przesnajpić z burzaka nawet. Tylko, że poczekaj, bo tygrys tamtego, tą sukę musimy jakoś spróbować zrobić. Ale są, jest 1,5 minuty, a suka jest po drugiej stronie. No dobra, górki, to jedź. Bo ty jeszcze musisz naokoło przejechać. Spot? Już. Dostałem. Ja nie. Bez spota jestem cały czas. Ładnie ten tygrys pego tam robi. Uwaga, wyjeżdżą. No dawaj. Nice. Dobra, jeden na YOLO. Ciśnij. Tygrys będzie miał też strzał.
On zjechał do dołu pewnie po remis. Dobra, ja też jadę. O, też macie gig. Nice, brawo, good. I medalik będzie. Jeszcze medalik będzie. Musiałem mu zapal, ale nie zdążył chyba przyjąć. Aha, bo on jeszcze 4, no tak. No. No ładnie, ładna bitwa, elegancko, podoba się dla mnie. No ja tam za wiele nie zrobiłem, ale... Meczka jest, 5000 nastrzelane. Ja grałem pod plutonowego po prostu, ja grałem pod drużynkę, pod wynik drużyny.